my! Witam Państwa na ogłoszeniu wyników i rozstrzygnięciu konkursu na rozbudowę Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Konkurs obejmuje zakres modernizacji całego zagospodarowania terenu oraz obiektu stadionu. Jest najwyższa pora zająć się kolejnym ważnym obiektem w mieście Szczecinie, jakim jest stadion piłkarski, stadion, co do którego są ogromne oczekiwania. Celem tego konkursu było przygotowanie modernizacji tego obiektu, a zatem przyjęcie tych podstawowych funkcji, a więc aby stadion był przede wszystkim zadaszony w całości, aby tutaj kibice mogli w komfortowych warunkach oglądać mecze. Zakłada też przebudowę trybuny, która do tej pory jest jakby niezbyt fortunnie ustawiona do płyty boiska i uzyskanie w tym miejscu tych wszystkich funkcji, które powinny się znaleźć w nowoczesnym obiekcie stadionowym. Oczywiście bardzo ważne było też dla nas poprawa otoczenia tego stadionu, bo to jest kolejny etap naszego działania. Chcielibyśmy, żeby te wszystkie prace spowodowały, że ta estetyka i komfort dojścia, parkowania pojazdów też, żeby się zdecydowanie poprawił, żebyśmy mogli tutaj naprawdę w dobrych warunkach te spotkania oglądać. Do konkursu zgłosiło się 45 zespołów. Możemy śmiało powiedzieć, że konkurs jest międzynarodowy, dlatego że zgłoszenia były ze świata, ale z Europy. Także mamy wśród zgłoszonych zespoły z Austrii, z Niemiec, przede wszystkim z Polski. Po procedurze kwalifikacyjnej pozostało na placu boju 41 zespołów i z tych 41 prace złożyło 19 zespołów. Jak Państwo znacie regulamin, jury przyznało 3 nagrody i wyróżnienia, jedno wyróżnienie i od tego wyróżnienia zacznę. Tak więc wyróżnienie przyznano pracy numer 10. Przyznano je za innowacyjność oraz ekspresję plastyczną zadaszenia jako kontynuację organicznego ukształtowania terenu. Dwupowłokowa struktura przekrycia buduje napięcie przestrzenne i kontrast pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem obiektu. Ciekawa formalnie zmienność kształtu zadaszenia na długości trybun powoduje dość zróżnicowaną efektywność ochrony widowni przed opadami atmosferycznymi. Przechodzimy do nagród. Nagrodę numer 3, a więc tą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych brutto otrzymała praca, którą my oznakowaliśmy numerem 8, a praca ta otrzymała nagrodę za wykreowanie jednorodnego, konsekwentnego i wyrazistego stylu formy obiektu stadionu. Program funkcjonalny umiejętnie wkomponowano bryłą obiektu, podkreślając wyrazistość i spójność bryły, w konsekwencji tworząc obiekt otwartym, eleganckim, wyrazistym charakterze architektonicznym. Druga nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych brutto została przyznana pracy numer 18. Praca ta otrzymała nagrodę za całościowe i kompletne rozwiązanie zadania projektowego, uwzględniające zarówno zadaszenie trybun stadionu, projektowane budynki, jak również projekt otaczający obiekt przestrzeni publicznej. Po stronie wartości projektu doceniono indywidualną i autorską koncepcję zadaszenia, łączącą elementy powtarzalności struktury i jej zmienności, nadające całości rozwiązania wyrażenia dynamiki i lekkości. Atrakcyjne i funkcjonalne rozwiązanie przestrzeni publicznych związanych ze stadionem, w szczególności domknięcie płyty boiska obiektem pełniącym także funkcję tarasu widokowego. Pierwszą nagrodę uzyskuje praca, która ma numer 9. I jury przyznało pierwszą nagrodę za najlepszy jest zdaniem balans pomiędzy uzyskaną jakością architektoniczną a ekonomiką rozwiązań. Przy racjonalnych budżetowo decyzjach autorom udało się wykreować wyjątkową formę przestrzenną, nawiązującą swym genotyp jego oryginalnego zamierzenia projektowego, a jednocześnie nadającemu stadionowi miejskiemu nową jakość. Przy budzącym uznanie umiarkowaniu środków wyrazu i skromności zbudowana architekturą, która może stanowić zalążek przyszłej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych. Zastosowane elementy tworzące formę nadają obiektowi odpowiednio do jego funkcji rangę i budują z prostego stadionu nową tożsamość i rozpoznawany znak przestrzenny dla miasta. Jednocześnie doceniono trafność decyzji w zakresie zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Widać, że taki potencjał w tych otwarciach w tej ścianie jest.
A z drugiej strony przez te ażury tutaj, no ten stadion cały czas widać, czuć. Czyli jak się ten mecz rozgrywa na trybunach, ludzie doskonale o tym wiedzą.